Ojcowie Kościoła mówili, że kto nie posili się najpierw przy stole Słowa Bożego, nie może przystępować do stołu Eucharystii, aby posilać się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zechciejmy więc w tą 24 niedzielę, zwykłą posilić się tym Słowem, które Bóg nam daje na niedzielę, ale również na cały tydzień, który przychodzi. Jest to sławne zdanie to pytanie, które zadaje Chrystus Piotrowi czy zadaje swoim uczniom: kim ja jestem dla ludzi i kim ja jestem dla was? I odpowiedź: Ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Chrystusem. Obecnie w Europie ma się wrażenie, że Europa chce odciąć się od swoich korzeni chrześcijańskich. Że to wszystko co dzieje się wokół nas w coraz większym tempie zdaje się odcinać od naszej tożsamości chrześcijańskiej. Ostatnio parę tygodni temu w Parlamencie Europejskim zabrzmiało sławne zdanie premiera Francji, który powiedział, że nie ma miejsca w Europie dla ludzi, którzy myślą inaczej niż my. Odnosił się w tym momencie do Węgier i do Polonii, które jako jedyne kraje w Europie obecnie chciały powiedzieć nie wobec aborcji, czyli nie Wobec zabijania, czyli tak za życiem. I powiedział: Nie ma miejsca w Europie dla ludzi, którzy nie chcą myśleć tak jak my. Czyli, którzy dzisiaj chcą mówić tak wobec aborcji, którzy chcą mieć własne koncepcje na to, jak ma wyglądać rodzina, jak ma rozwijać się człowiek. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że widzimy, kiedy Jezus pyta uczniów, co ludzie myślą o nim? Odpowiadają, niektórzy uważają cię za proroka, niektórzy za Eliasza, różne inne formy. Ale świat nie rozpoznaje w Jezusie Chrystusie Zbawiciela. I nie mamy co tego świata potępiać za to. Ale przychodzi to pytanie, które Jezus Chrystus chce postawić Tobie. A kim ja jestem dla Ciebie? Co Ty o mnie myślisz? I właśnie, czy zechcemy pozostać na tym poziomie politycznej poprawności, bo dzisiaj cała ta rzeka, ten nurt idzie w jednym kierunku, mamy się wszyscy do siebie uśmiechać, mamy być grzeczni wobec siebie, co jest rzeczą dobrą, mamy siebie szanować, co jest rzeczą dobrą, ale my jako chrześcijanie mamy misję wobec tego świata, żeby powiedzieć temu światu, że Zbawiciel istnieje i że nazywa się Jezus Chrystus. Że jest Bóg w Trójcy Świętej, jedyny Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, i Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby zbawić ten świat. I dlatego nie chcemy stanąć w tłumie ludzi i powiedzieć, tak, my Was wszystkich szanujemy. My szanujemy wszystkich ludzi, szanujemy Wasze poglądy, szanujemy ich poglądy, ale nie chcemy być jak lekarz, który wiedząc, że pacjent jest chory, że ma raka, że cierpi. Staje obojętnie wobec niego i tylko się uśmiecha, żeby nie zepsuć jego złego samopoczucia. Tego pacjenta można ratować, temu pacjentowi można podać leki, ale zaczyna się od tego, trzeba powiedzieć, że jest ta choroba, że ten człowiek cierpi, że ten człowiek jest w niebezpieczeństwie śmierci. Tym niebezpieczeństwem śmierci, tym cierpieniem człowieka jest grzech. Tym niebezpieczeństwem jest możliwość potępienia się. My nie jesteśmy lepsi, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, ale zostaliśmy przez Niego wybrani, aby iść i głosić dobrą nowinę. Wydaje się, że wiek XXI będzie wiekiem męczenników chrześcijaństwa. Obecnie na świecie więcej niż 200 milionów chrześcijan jest prześladowanych. To są straszne liczby. To jest parę krajów Europy razem wziętych. Ludzie, którzy są prześladowani, są torturowani, są wyrzucani ze swoich mieszkań, muszą opuszczać swoją ojczyznę, a czasem są również zamęczani na śmierć. Dlaczego? Ponieważ wierzą w Jezusa Chrystusa. Ponieważ nie chcą zaprzeć się tego, że jedynym Bogiem właśnie jest Trójca Święta, a jedynym zbawicielem jest Jezus Chrystus. W ostatnim czasie, parę tygodni temu, miałem tę łaskę, że moje wakacje spędzałem w Asyżu. Dziesięć dni chodziłem po różnych miejscach świętego Franciszka, zatrzymując się w kościołach, w miejscach, które są związane z jego życiem, czytając jego biografię, reflektując, zastanawiając się. I takie szczególne wrażenie zrobił na mnie kościół, się nazywa Kieza Nłowa, czyli Nowy Kościół, wybudowany w miejscu, gdzie było mieszkanie, dom św. Franciszka w Asyżu, gdzie mieszkali jego rodzice, miejsce niedaleko również jego narodzin. I w tym kościele jest wiele fresków, wiele obrazów, i wiele z nich przedstawia męczeństwo pierwszych Franciszkanów. Tych, którzy poszli do muzułmanów, aby właśnie głosić im dobrą nowinę, głosić im prawdę o Trójcy świętej, głosić im prawdę o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Sceny te po ludzku przedstawione w tym kościele, są straszne. Pokazują bowiem, jak byli męczeni, jak odcinano im ręce, jak odcinano im nogi, jak nacinano ich ciała, jak gotowano ich we wrzącej. Oliwie, jak na koniec, byli masakrowani, torturowani i męczeni, aby umrzeć. Zadałem sobie pytanie, dlaczego ich tak męczono? Co oni złego zrobili? No złego nie zrobili nic. Oni przyszli, aby obwieszczać tę prawdę, że jest jedyny Bóg w Trójcy Świętej, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, i tę prawdę pragnęli przynieść ludziom, którzy w tę prawdę nie wierzyli, aby, aby ogłosić im miłość Boga do człowieka. I za tę prawdę zostali strasznie umęczeni, oddali swoje życie. Skąd brali tę siłę? Skąd brali tę moc? Aby, aby móc być męczonymi, aby, aby nie zaprzeć się. Ale właśnie nie chodzi o to, żebyśmy teraz w tym momencie szli w takim kierunku, że zobaczcie, byli wielkimi bohaterami, a co oni byli dzialni? Nie. Chrześcijaństwo jest zawsze pokorne. Chrześcijaństwo jest zawsze, idzie zawsze właśnie w tą stronę człowieka, który umniejsza się, ale chce mówić, ja nie mogę zaprzeć się tego, co poznałem. Jezus Chrystus powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I tę prawdę my chcemy głosić niedumnie, nie patrząc z pogardą, że to my niby jesteśmy lepsi, bo poznaliśmy jakąś prawdę, a inni jej nie znają. Na odwrót, wręcz przeciwnie, zostaliśmy obdarowani łaską wiary i tą wiarą chcemy się dzielić. Ale chcemy mówić, że demon szatan istnieje, że grzech jest rzeczywistością straszną, która niszczy człowieka, ale że jest Zbawiciel, że jest. Odpowiedź dla człowieka. I tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, niszcząc nasze grzechy, chcąc zadać nam za darmo życie wieczne, chcąc nas zbawić. Ale to zbawienie my musimy przyjąć, aby zostać zbawieni. To znaczy, Pan Bóg zaprasza nas, i to zaproszenie dzisiaj dokonuje się przez głoszenie Dobrej Nowiny, przez zwiastowanie Ewangelii. W roku 2000 Przewodniczący kongregacji do spraw wiary, kardynał, ówczesny kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, opublikował w imieniu Kościoła deklarację Dominus Jezus, czyli Jezus jest Panem. Jezus jest jedynym Panem. Wiele zamieszania wywołała w ówczesnym świecie 20 lat te, 21 lat temu ta deklaracja. bo powiedziano, ale jak? Jak ty możesz mówić, że to jest jedyny? My musimy mieć szacunek dla innych i my ten szacunek mamy. Ale jesteśmy zobowiązani też do mówienia prawdy. Jest tylko jeden zbawiciel świata. To jest Jezus Chrystus. I ja dzisiejszej niedzieli chcę ci mówić przyjmij tego Jezusa jako Pana i zbawiciela do swojego życia. Może się okaże, że również nasze pokolenie, może się okaże, że ty i ja będziemy zaproszeni, żeby zaświadczyć Aż po męczeństwo o tej prawdzie. I dlatego dziś chcemy się modlić. Panie, przymnóż nam wiary. Panie, daj nam łaskę, a jeżeli nastanie również taka sytuacja, ale tu chodzi też o te mniejsze sytuacje, które nas spotykają w życiu, żebyśmy nie zapierali się Jezusa. Prąd świata dzisiaj idzie w kierunku strasznym. Wydaje się bardzo taki proludzki, ale on jest strasznie antyludzki. Wydaje się, że niby idzie w kierunku człowieka. A tak naprawdę odrzucając Boga, zawsze tego człowieka na końcu chce się niszczyć. I my to dzisiaj również w Europie widzimy, jak tego człowieka chce się zniszczyć przez różne ideologie, które starą się, zaczynają być tyranem, które zaczynają być jedyną rzeczywistością obowiązującą. A my chcemy mówić: nie, wolność przynosi tylko Jezus Chrystus. Jezus Chrystus zaryzykował swoje życie dla ciebie, umierając na krzyżu i z martwych wstając. Czy ty będziesz chciał i czy chcesz dzisiaj zaryzykować swoje życie dla Jezusa Chrystusa? To nie chodzi o to, żeby właśnie dumnie wypinać piers, żeby mówić, że jestem wielki, że jestem bohaterem, zobaczcie kim to nie ja. Absolutnie. To chodzi o to, aby pokornie podnosić ręce i wzywać łaski Ducha Świętego. Wzywać wstawienictwa świętych, pomóżcie nam, również nam wierzyć, żebyśmy również my mogli temu pokoleniu przynieść radosną, dobrą nowinę: że jest jedyny zbawiciel tego świata. To jest Bóg w trójcy jedyny. Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Jest ciekawe, bo w Ewangelii dzisiejszej Jezus przykazuje uczniom, aby nikomu o tym nie mówili, ale my czytamy tę Ewangelię dalej. Widzimy, że po śmierci z martwych Jezusa Chrystusa Jezus posyła ich na cały świat, aby właśnie tę prawdę głosili, że Jezus jest mesjaszem, że Jezus jest zbawicielem świata. I dzisiaj to jest również moja i twoja misja. Jesteśmy zaszczyceni tą misją, którą Pan Bóg nas obdarza, aby głosić temu światu, że jest nadzieja dla człowieka. Ale ta nadzieja nie jest w rozwoju człowieka, w jego darach, w jego, nawet w jego wielkości, w jego wspaniałości, bo człowiek jest odbiciem obrazu Boga, ale nadzieją dzisiejszego człowieka, który cierpi, który szuka sensu życia, szuka tego smaku nieśmiertelności właśnie, że ta nadzieja przychodzi od trójjedynego Boga, miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego, że tym jedynym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus. I to pragnę dzisiaj powiedzieć Tobie, że Twoim Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Zaufaj Mu, zawierz Mu, powierz Mu swoje życie. Ja pierwszy jestem grzesznikiem, ja pierwszy jestem słaby, ale chcemy się o to modlić. Panie daj, aby nasze życie potwierdzało to, że wierzymy w Ciebie, aby nasze życie mogło się stać świadectwem dla innych, aby również inni mogli spotkać Ciebie, uwierzyć, i tak dostąpić zbawienia, czego życzę Wam i sobie. Amen. Odwagi.